Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sherry, zapraszam na kolejny odcinek z Luciusa, a wy możecie zostawić łapeczkę w górę oraz komentarz, zasubować kanał, no i być na bieżąco. Zapraszam również na Discorda, gdzie są super ludzie i zawsze możecie znaleźć kogoś do gry, oraz również są powiadomienia o każdym live'ie, o każdym odcinku. A my zabieramy się za znalezienie kilku skarpet, gaci i butelki wina dla naszego koleżki, który pilnuje trutki na szczury. Żeby przynieść mu tą butelkę, muszę się udać tu, tu, tu i na dół. Znaleźć mu tą butelkę. Prawdopodobnie chodzi o tą z piwnicy, a nie z czyjegoś pokoju. Co? Co? Explorer, znalazłeś tajemne miejsce. Kajdany używane do przykuwania ofiar do stołu. Co to jest za przedmiot? Butelka jakiejś śmiercionośnej trucizny. Tu potrzeba klucza. Wow! Nie no, żartowałem. Kogoś będzie można tu zakuć? No dobra, więcej nie ma, ale mam już jakąś truciznę. Ale skoro to jest tajemne przejście, to mógłbym znaleźć jeszcze inną truciznę. Aha, spadła etykietka i nie ma jej tutaj. Więc prawdopodobnie chodzi o tą butelkę. Czekaj. Żeby to się nie stłukło. To jest chyba ta butla. I żeby nikt mnie teraz z alkoholem nie znalazł. Tu na szybko. Tu na szybko. I chyba się uda. Dobra. Trzaśnij se, stary. O, Mommy's Little Helper. Dostałem osiągnięcie. Javita said she has to bring her more food every 5 minutes. She surely is quite the ball of lard, that lady. Ej, dobra, myślałem, że ty się napijesz. Rowerek dostałem! Czy już tych skarpet nie muszę, ale może dostanę osiągnięcie, jak jeszcze kilka prań przyniosę. Czyli muszę przyjść w nocy, tak? Na to wychodzi. Tu powinno być lobby? Nie, tu jest utility room. Idę sprawdzić moje niespodzianki, bo już dwie na mnie czekają. Mój wymarzony lowelek! O, poszedłeś spać, aby się obudzić w środku nocy. Ja chciałem rowerek, a nie spać. Ej. Obudziłem się w środku nocy, muszę uważać, żeby nikt nie zobaczył mnie na nogach, bo inaczej zostanę odesłany do łóżka. Ja mam normalnie swój... Batmobil, normalnie jak w GTA, będę mógł se po domu jeździć. Te, to będzie szybciej wtedy. Sztos. A to co to? Możliwa liczba... Lucyfer pobłogosławił tę pozytywkę, która pomoże ci znaleźć, czego szukasz. Błogosławieństwo jest zależne od poświęconych dusz. Aha, odzyskuje z każdą poświęconą osobą. Fajna sprawa.
Dobra. Bez tego. I teraz muszę iść na dół. Moja mama nie śpi, nie pozwól, by cię zobaczyła. Ups. Ups. Nie! Nie o to chodziło. Chciałem zgasić światło czy coś, ale nie wiem, czy to zadziała. Ty, jak ona mnie zobaczyła, zanim się w ogóle przez... Co? No way. Nie wierzę w to. Ona mnie zobaczyła, zanim w ogóle drzwi otworzyła. Usłyszała moje kroki na bank. Nie wiem. Luziska, nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Co się w tej grze dzieje? To gdzie ja mam się schować? Może mam jakieś umiejki nowe czy coś? No dobra, ale ona i tak tu idzie, no. Nie wiem, tu stanąć? No. Tak mnie zauważy, no. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Naprawdę. Co z tą grą jest nie tak? Wow, to tak trzeba było zrobić. Jedne drzwi! Jedne! A, tędy. Też spoko. Tu zamknięte. To detektyw. A się muszę tam dostać. No, robi się coraz trudniej w tej grze. Dobra. Mam. Nice! Uff, dobrze, że nie trzeba było wracać. Dowie się, dlaczego grzechy główne są równie znane śmiertelnymi. Ojciec będzie zadowolony. Żarcie. A nie. Dobra, wezmę sobie po jednej skarpetce albo po jednych gaciach. A że akurat tu są, to wezmę te.
O, trochę te gacie są gumowe. Ale to dobrze. Na każdą dupę wejdą. O. O, jak się zrespiła. Ona musi teraz przygotować to jedzenie, czy ono tu stoi? Aha. No dobra, od razu walimy. Tu. Aha. Od razu, nice. Dawaj, Sherry. O tej wronie mówiła ta pokojówka. Teraz było morderstwo, bo teraz została użyta trutka, nie? Czyli taki nie wypadek, no. Faktycznie, można to tak nazwać. High five! Jedi. O, dostałem nową moc. Kontrola umysłu. Czyli będzie. Będzie. This is a clear case of poisoning. And I need to interview everyone in the house again. Who prepares the food around here now? I think it was Jovita. But I can't imagine she would be capable of something like this. Oh my god! Why is this happening? It's for me to decide who is capable of what, Mr. Wagner. Would you consider vacating the house for a couple weeks until things calm down? We can't possibly do that, Mr. McGuffin. This is our home. We want to set things right. The autopsy showed she was poisoned. After questioning everyone in the house, it seemed nearly all of them had some reason to dislike her. Jovita, the Latina maid, was the one who brought food to her. But this wasn't enough to press charges. I had no evidence of tampering. Christmas was just around the corner, and I got an invite from Mr. Wagner to join them for dinner. I had my doubts about sharing a table with a possible murderer, but I had to know more. But before I had any chance to snoop around, something else happened. No witnesses, no evidence. Something that can happen only on some very specific circumstances. Right weather, right spot, and the right time. No, Mr. McGuffin, ciekawe. Wyszły dwie części Luciusa, więc raczej nie złapałeś tego małego rozbójnika. Ale wie o nim, nie? Wie, że to on, bo tak to opowiada z perspektywy już doświadczonego detektywa. O chłopcze, uzyskujesz nadzwyczajne wyniki. Listen, I have something else to teach you. You have the ability deep inside you to look into people's minds and tell them what to do. Let's unlock this ability together. Now, follow my instructions. Oh, very good. That's my boy. Dobra. Kontrolowane osoby. A my dane do uzyskania. Co? Do użycia przedmiotu. Oh, very good. Okej. Teraz kontynuuj swoją podróż, korzystając ze swoich nowych umiejętności. Unikaj wykrycia i przeprowadzaj mi kolejne dusze. Przyprowadzę ci kolejne dusze, przyprowadzę. A jak?
Świąteczny poślizg. I know we've had our difficulties this year, but don't let that ruin our Christmas. As a family, we have each other. We should remember our friends and our faithful employees we have lost. I'm not sure how you expect to win another term in the Senate with speeches like that. Dad. Alistair, could you bring another bottle of Burgundy, please? And on your way, could you turn on the Christmas lights? Certainly, sir. No dobrze, ale Boże Narodzenie zostawimy sobie na następny odcinek. Mam nadzieję, że ten wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę oraz zostawcie komentarz, co sądzicie o małym rozbójniku Luciusie. Zachęcam was do zasubskrybowania kanału i zostawienia dzwoneczka oraz na Discord. A ja się z wami żegnam Wiśnią, Wiśnia Szeriki i do zobaczenia w następnych odcinkach z Luciusa, Drug Dealera i ze Szkerików. Trzymajcie się.